Michał, konferencja Top Model, bardzo się cieszę, że się widzimy i tak sobie pomyślałem, ile osób dzisiaj zapyta Cię takie sztampowe pytanie, jak trudno jest w ogóle mówić, czym ta edycja wyróżni się na tle kolejnych, ale to już za Tobą już cały plan. I faktycznie masz jakieś takie wspomnienie, które zostanie z Tobą a propos tej edycji? Wiesz co, dla mnie edycję ja odróżniam poprzez swoje kontuzje. Okej. Okay. Co roku mam inną. Co było teraz? Teraz więzadła boczne, kręgosłup jest normą, więc jak gdyby tutaj wiem, że żyję. Tak jak moja nauczycielka baletu mówiła, jak się kiedyś obudzisz i nic cię nie będzie bolało, to sprawdź, czy trumna jest domknięta. Podobny humor mieliście z nauczycielką. Tak, wydaje mi się, że dlatego też się lubiliśmy. Nie, no czym się różni? No to standardowa odpowiedź, sztampowe pytanie, sztampowa odpowiedź, uczestnikami. Ale też, czy czymś jeszcze, to coraz bardziej, wiesz, kreatywny team jak gdyby wchodzi na wyżyny możliwości, żeby zrobić coś, czego jeszcze nie było, żeby pokazać zadania, których nie było. Też trochę nam rynek dyktuje, bo świat się zmienia i no my też nie jesteśmy jak gdyby skostniałą taką formułą, więc dopasowujemy się do tego, co się dzieje w świecie. Mamy oczy szeroko otwarte. To była reklama filmu Stanleya Kubricka, jakby ktoś nie widział. Nie jest najlepszy, ale można nadrobić klasyk. Zostanie w materiale. Tak, ewentualnie oczy szeroko zamknięte, to taki film o ortodoksyjnych Żydach, miłości homoseksualnej, bardzo dobry, dużo lepszy niż ten Kubricka, też polecam. Piosenka zespołu Łzy. A tego to nie, to ja nadrobię. Zobaczymy, które reklamy zostaną w końcowym materiale. Wiesz co, ja ci powiem od razu, dlaczego zapytałem o to wyróżnianie się, bo mam wrażenie, że jednak były takie rzeczy, które już zostały szeroko komentowane w sieci. A już? Tak, bo na przykład w kwietniu, kiedy zaprosiliście, a bardziej producenci programu, naszych przyjaciół ze wschodniej granicy, obywateli Ukrainy, no to wtedy już oczywiście była wielka dyskusja, czy to w ogóle jest w porządku, bo głosy części internautów mówiły, że nie. Jakie jest twoje zdanie, czy w ogóle było nad czym tak dyskutować emocjonalnie? Wydaje mi się, że nawet nie słyszałem tego za bardzo, ale jeśli takie głosy były, to głupota. Ja bym powiedział tylko, że jeśli było tylko po ukraińsku, to zabrakło jeszcze po angielsku. I ja bym chciał, żeby w przyszłości też było po arabsku, bo to by oznaczało, że nie będzie tych push-outów. Chciałbym, żebyśmy byli krajem otwartym i brali pod uwagę różne mniejszości żyjące w Polsce. Faktycznie nie widzę nic złego w tym, że jeżeli przyjechałeś do Polski, a ta mniejszość ukraińska jest największa w Polsce, dlaczego mamy oczekiwać, że wszyscy będą biegle mówili po polsku? Może też chcą spróbować. Nie widzę w tym nic złego, ale jeśli któryś z internautów zauważył, że coś go tam zabolało i tak wiesz, dalej. To były takie komentarze głównie, że kurczę, program znowu będzie bazował na emocjach, bo wiemy, jak trudna jest sytuacja ze wschodnią granicą i prawdopodobnie taka będzie prowadzona narracja. No to widzę, że żyjemy w kraju wróżek i wróżów. Słuchajcie, no akurat jeżeli chodzi o uczestników z Ukrainy czy z Białorusi, my od lat mamy ich całe mnóstwo, ze względu na to, że to jest kilkanaście już milionów ludzi mieszkających na terenie Polski. Przestańmy się dziwić, ja pamiętam jak w czwartym sezonie była Osi Ugono i cały kraj tym żył i jak czarnoskóra dziewczyna mogła wygrać polską edycję i jeszcze wziąć pieniądze, bo jest obywatelem Polski. Ludzie, ten kraj nie składa się tylko z endemicznie urodzonych Słowian, przodków światowida. Między innymi. Tak, chciałem aż... Liczyłem właśnie na twój głos rozsądku w tej sprawie.